Słuchajcie, jestem na warszawskim Ursynowie. Dzisiaj pierwszy film serii Winda Warszawa od kuchni. Jestem przy budynku spółdzielni mieszkaniowo-budowlanej Jary. W tym budynku też się mieści siedziba spółki Winda Warszawa. Także zapraszam do oglądania. Państwo, że będą. Patrz, przywitamy się z całą resztą. Przestanie. Słabe światło. Muszę latarkę włączyć. Warszawa. Jejku, a do wyboru jesteś chyba? Troszeczkę. No, pasuje troszkę. Tak, idziemy do wujków się tutaj przywitać jeszcze. Zobaczymy, czy ktoś jest. Nie ma nikogo. Czekamy na konserwatora, który tutaj w okolicach ma dźwigi. Plan jest taki, żeby się przejść tam na jakieś okoliczne, pewnie dwa dźwigi, jakiś starszy i nowszy. Czyli na jakieś licencje, tak? No, licencja będzie jeden z dźwigów pewnie, a drugi no, już pewnie nowszej jakiejś generacji z wymienioną aparaturą mikroprocesorową. Do magazynu mogę jeszcze zabrać. To chętnie. Tutaj jest magazyn takich części bieżących, żeby konserwator miał dostęp szybki w razie czego do części, mógł wysunąć awarię. To zaraz nas puści. To jest biuro takiego działu szybkiego reagowania. Czyli jeśli jest jakiś poważniejszy problem z dźwigiem, Na przykład jakaś awaria, czyli na zostanie pomiędzy piętrami, tak? No to awarie takie podstawowe to konserwator załatwia właściwie od ręki, tak? A że mamy sporo tych konserwatorów, to po prostu szybko się te awarie usuwa. Tutaj koledzy bardziej rozwiązują trudne problemy, ciężkie, z którymi sobie nie mogą poradzić konserwatorze albo jakieś powtarzalne awarie, gdzieś gdzie trzeba trochę dłużej posiedzieć, pozastanawiać się. Także gdzieś koledzy tutaj w razie czego działają. No, u nas jest wprowadzony oczywiście system jakości, a więc nawet segregacja odpadów, proszę zobaczyć, że faktycznie ma miejsce. Jak widać, świetlówki są. Tak, to nie jest, że świetlówka idzie do śmietnika najbliższego pod budynkiem, tylko to jest utylizowane, są firmy, które... No to bardzo dobrze, no. Które trzeba środowisko dbać. Tak. Nieźle. Muszę przyznać. Sporo z części. Tak, Pawle, tak, halo? Halo? Widzę, że tutaj naklejki są te typowe dla Państwa firmy. Awaria, konserwacja. Zaprojektowane chyba jeszcze w latach 90. Ale do dzisiaj są stosowane, tak? Nie, tutaj wuje kubek. Schindler, Kone, Formator Otis. Wes. Tak, te rygle, to są takie materiały bardziej eksploatacyjne, które... Ale widzę, tutaj są części od Kona, tak? No, konserwujemy dźwigi w
wszelkiego typu, również i Schindlera, Kone, falowniki, tak, to jest taki element, który dziwia Kone, no ulega awariom, dość często, to nie powinno tak często być. No ale trzeba zauważyć, ja muszę podkreślić jedną rzecz, bo na Stegna, gdzie mieszkam, jest osiedle, tak, Stegn, tak, na Stegny południe jest, są stare bloki, jak zarówno nowe. W starych konserwuje właśnie Winda Warszawa, a tego, no, w tych nowszych Kone. Tak. Nie od czego to jest zależne, ale... No, nie, zawsze jest jakaś osoba, która decyduje. Nie, prawda, no. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Marcinie. Tutaj były takie trzymaczki, które te drzwi naszego trzymały. One nie wytrzymywały dłużej jak rok, więc teraz znaleźć taki drzwi z takimi łapami, to jest sztuka. Ach, pojechała. Szyb, no to zaraz sobie będziemy pokazywać i szyb. Zobacz, tutaj jest druga linda. To mogę się spinować? Młody windziarz. Moja krew. Masz wisiek. I na szóstek. To tam wszędzie ze mną. Dobrze. Tak, możemy na chwilę? Omron. I tu jest podpisany kiedy na góra, dół można zasterować. A w tym zębie tak nie ma? W tamtym zębie też jest taki przycisk. Rozumiem, że można komuś żart zrobić, jak wsiądzie do windy i nie zdąży nacisnąć jeszcze. Można. Można. Konserwatora z reguły winda się słucha. Więc jak wejdzie do maszynowni, to rządzi nią tak naprawdę. Ale nie można a jak się zatrzymało całą kabinę. No, coś nie chce ruszyć. System, jakby prądu zabrakło w budynku, to jest system, który pozwala na dojazd kabiny do najbliższego miejsca. Awaryjny zasilacz.